Stwierdzam, że sesja uczestniczy 17 radnych. Ustalam kworum, że Rada może podejmować uchwały. Serdecznie witam wszystkich z Państwa przybyłych na dzisiejsze obrady, wszystkich radnych. Witam Pana Szanowna, Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pana Zygmunta Nowaczyka, Zastępcę Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Panią Elżbietę Grzmusz, Sekretarz Miasta Wałbrzycha, Panią Marię Zaniewską, Radcę Miasta. Witam Pana Roberta Kadasia, witam wszystkich, którzy przybyli dzisiaj na naszą sesję, witam wszystkie media. Proszę Państwa, przypominam, że na podstawie artykułu 20 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ustępie 3 stosuje się przepis ustęp 1a. Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, z tym, że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy. Wpłynęły do mnie dwa wnioski od Pana Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Pierwszy dotyczy wprowadzenia do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 23 łamane przez 194 łamane przez 2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2012-2038. Proponuję, aby ten projekt uchwały został umieszczony w punkcie 3a porządku obrad. Na podstawie artykułu 28 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego punktu? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła bezwzględną większością głosów zgłoszony wniosek. I teraz mamy jeszcze drugi wniosek Pana Prezydenta dotyczący wprowadzenia do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2012 rok nr 23 łamane przez 195 łamane przez 2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 roku. Proponuję o umieszczenie projektu uchwały w punkcie 3b porządku obrad. I ponownie poproszę Państwa o głosowanie nad wnioski. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku, kto przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, 4 osoby wstrzymały się od głosu. W związku z powyższym stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła bezwzględną większością głosów zgłoszony wniosek i umieszczamy projekt uchwały w punkcie 3c. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zgłosić jakiś wniosek do porządku obrad? Nie widzę, dziękuję bardzo. Dobrze, proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały nr 32 łamane przez 270 łamane przez 2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, do których organem prowadzącym jest gmina Wałbrzych oraz określenia granic obwodu. Poproszę Panią Doktor Wiolantę Dobrowolską-Kwiewecką o zaprezentowanie projektu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, zaproponowany projekt uchwały do Państwa akceptacji jest związany z tym, iż 10 lipca bieżącego roku została przez Państwa podjęta uchwała w sprawie zmiany siedziby publicznej szkoły podstawowej nr 31 w Wałbrzychu, która to szkoła 1 września miała przemieścić się przez jej swoją siedzibę przy ulicy 11 listopada 75. W związku z tym, że zmiana siedziby została przez Państwa 10 lipca zaakceptowana, zachodzi konieczność dokonania zmiany w uchwale dotyczącej sieci wałbrzyskich placówek oświatowych, szkół podstawowych,
którego organem prowadzącym jest gmina, gmina Wałbrzych. Ta uchwała została przez Państwa podjęta 18 czerwca i w tej swojej dnia 18 czerwca wersji zawierała wcześniej podjęte przez Państwa zmiany, mianowicie likwidację szkół i zmianę siedziby publicznego gimnazjum nr 4 oraz publicznej szkoły podstawowej nr 2. W związku z tym, że później została przez Państwa zaakceptowana zmiana siedziby szkoły nr 31, dochodzi konieczność podjęcia dzisiaj tej właśnie uchwały w sprawie zmiany uchwały wcześniejszej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę Pan Radny Kulata. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Pewnie będę robił. Chciałbym się dowiedzieć, co spowodowało, że został wprowadzony tryb nadzwyczajny zwołania tej sesji. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca. Ja również mam pytanie do inicjatora dzisiejszej sesji. Panie prezydencie, zwołał pan, prowadził pan do początku obrad przyszły wybranej sesji projekt uchwały, który nie był przeanalizowany przez Komisję Edukacji Publicznej. Dzisiaj wzbudziło moje zainteresowanie szczególne to, że dzisiaj w trybie nadzwyczajnym przed tą sesją została zwołana taka komisja celem zaopiniowania zgodnie z statutem tego prostego, jakby się wydawało, prosta konstrukcja, jak konstrukcja cepa, jak już wcześniej zauważyłam, ale tak daleko idąca, jeśli chodzi o konsekwencje w nawiązaniu do poprzedniej uchwały. Chciałabym się dowiedzieć, panie prezydencie, co takiego się zmieniło, że potrafi pan wprowadzić w trybie natychmiastowym zmianę do porządku obrad. Zaskutowano oczywiście przez radnych koalicji tamtą uchwałę, a dzisiaj nawiązuje pan do tego także przez tryb nadzwyczajnych. Ja rozumiem, że tryby nadzwyczajne są tylko i wyłącznie do tego, żeby dyskutować na nadzwyczajnymi rzeczami. Dlaczego wcześniej, kiedy chciał pan zmienić siedzibę tej szkoły, nie wprowadzono od razu tej uchwały, która w istocie rzeczy łączy się z nią, one nie mogą funkcjonować osobno. Co jest powodem takiego działania? Proszę nam odpowiedzieć wprost, bo to się naprawdę nie godzi. To w jaki sposób pan zlikwidował tak naprawdę tą szkołę. Powiedzmy sobie szczerze, zmiana siedziby i przeniesienie tej szkoły do innego obiektu jest jej tak naprawdę w istocie rzeczy likwidacją w tamtym miejscu, w tamtym środowisku i w tamtym kształcie. A potem chciałabym jeszcze uzyskać odpowiedź na parę istotnych pytań dotyczących funkcjonowania obiektu. Dziękuję bardzo. Pani Jasia, bardzo proszę. Przecież Szanowni Państwo, poproszę w takim zgodnej kolejności do wątpliwości Pani Radny, Pani Radną stosunkować. Będę się ubierała z całą stanowczością i słowo likwidacji jest słowem nieadekwatnym do tego typu uchwały. Likwidacja bowiem Wysokiej Sądu Administracyjnego jednostki organizacyjnej polega na podpisie zaprzestania jej działalności, tej właśnie jednostki. Jest to wyrok 7 listopada 1995 roku. Organizacyjnie i w kształcie, bo takiego sformułowania Pani Radna użyła, publicznej szkoły podstawowej nr 31 imienia Gustawa Marcinka w Wałbrzychu nic się nie zmienia. Ta uchwała, ta zmiana dotyczy tylko i wyłącznie zmiany adresu. Kolejna wątpliwość Pani Radna dotycząca trybu nadzwyczajnego, jak to Pani Radna nazwała, i procedury opiniowania tego uchwały Komisji Edukacji i Kultury sesji Rady Miejskiej dobrze było. Otóż na to, iż dzisiaj mogła być zwołana Komisja Edukacji i Kultury celem właśnie zaopiniowania, tak jak Pani Radna słusznie zauważyła, bardzo takiej technicznej, bardzo prostej swojej konstrukcji uchwały, nie mającej żadnego jakiegoś takiego głębszego, merytorycznego czy wartego w argumentach merytorycznych rozwinięcia uzasadnienia, pozwoliło to, iż stosunkowo wcześniej
czasie pozwalającym na zwołanie takiej komisji, projekt tej uchwały został złożony w Biurze Rady, Miejskiej. Uchwała wcześniejsza z 10 lipca w sprawie zmiany siedziby, czy projekt tejże uchwały nie dysponował takim, takim czasem, był opracowywany do jakby do ostatniej chwili i został wprowadzony w tego trybie doraźnym już na posiedzeniu sesji Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Radny Nowak, bardzo proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Wsłuchując się, to co pani kierownik przekazała tutaj, no, przed chwileczką pani tu z ust pani padło takie, nic się no nie zmieniło. A zmieniło się pani kierownik, bo w Wałbrzychu przy ulicy Osiedle Górnicze 19A mieściła się szkoła podstawowa nr 31 Gustawa Marcinka. Teraz będzie się mieściła 11 listopada. To jednak są jakieś takie rzeczywiste zmiany. Budynek pozostał, dzieci zostały przeniesione na 11 listopada. Zmieniło się bardzo dużo. W okresie letnim proszę spytać się mieszkańców, co tam się dzieje. A mieszkańcy też tutaj siedzą, myślę, że będą chcieli zabrać głos. Po prostu jest to nie fair, panie prezydencie i pani kierownik. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Rosia. Szanowny Radny, utrzymuję swoje pytanie, które zadałam do pana prezydenta. Panie prezydencie, zadaję panu pytanie, dlaczego pan wprowadził taki, a nie inny tryb procedowania nad zmianą siedziby tej szkoły? Dlaczego nie przedstawił pan radny? Ja słuchałam taśmę w tej sesji całej jakby nie kwestii technicznej przeniesienia siedziby, autonomii i tak dalej, ale kwestii finansowej, bilansu. Czy nam się to opłaca? Ja wiem, że w wyniku tego, że nie udało się tej szkoły zamknąć, zlikwidować, jak w pełnym brzmieniu, które zacytowała pani Bielecka, ale w istocie rzeczy przeniesienie jej siedziby, jej do innej siedziby, będzie wiązało się także z pewnym kosztem finansowym. Ja bym dzisiaj chciała usłyszeć od państwa, jak to będzie wyglądało finansowo. Pierwsza sprawa to to, że mówimy o tym, iż przechodzi ona w całości. Rozumiem, że ilość etatów, zarówno wszystkich etatów, zarówno pedagogów, tych, którzy są zatrudnieni na pewnych etatach, czy w niepewnym wymiarze godzin i całej innej osoby przechodzi do tamtej strony. Więc pytanie, ile będzie to kosztowało? Druga sprawa, do tego dochodzi dowód. Czy państwo już przeliczyli, ile to będzie kosztowało? Czy państwo macie wiedzę, jaka będzie ilość dzieci, która będzie uczyła się w tej szkole? Ponieważ z informacji, które do nas wypływają, coraz większa grupa rodziców, kiedy dowiedziała się o takim, a nie załatwieniu sprawy, będzie dążyła do tego, żeby dzieci, no niestety, ale nie uczęszczały do szkoły, która będzie się mieściła w nowej siedzibie. I ja bym chciała usłyszeć od państwa tego typu rzeczy, jak również kwestię tą związaną z zatrudnieniem. Czy, no dzisiaj oczywiście będzie to przeniesione do nowej siedziby, ale chciałabym dokładnie poznać państwa wyliczenia co do kwestii różnic, jaka była dopłatą do funkcjonowania w tamtym obiekcie. Jak to wygląda? Na to państwo już się nie odpowiadali, jeśli chodzi o poprzednią sesję. Ja mam takie pytanie, proszę mi to dzisiaj przedstawić. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, szanowni państwo, to, że taki krok, czy zmiana siedziby publicznej szkoły podstawowej nr 31 został podjęty, jest związany bezpośrednio z tym, o czym od ponad pół roku mówi się przy różnych okazjach. Otóż sieć wąbrzyskich placówek oświatowych wymagała po kilku latach wtedy nie ingerowane w jej kształt reorganizacji. Jest to jeden z tych elementów. Faktycznie likwidacja placówki została uniemożliwiona rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody Dolnośląskiego. A to już oznacza to, że reorganizacja rozpoczęta wcześniej sieci wąbrzyskich placówek oświatowych miałoby się zakończyć, czy jej pierwotny projekt, czy jej pierwotny plan miałby ulec zmianie. Także jest to tylko i wyłącznie kontynuacja. Jest
to propozycja czegoś zupełnie nowego i odmiennego od tego, o czym od kilku miesięcy była mowa. Te argumenty są tymi samymi argumentami, którymi próbowaliśmy do tych decyzji Państwa przekonać już kilka miesięcy temu. Pierwszym z nich jest argument demograficzne. Żołnierskich placówek światowych uczy się sukcesywnie coraz mniejsza liczba dzieci i coraz poważniej wygląda dysproporcja pomiędzy potrzebnością bazy edukacyjnej a realnymi potrzebami. Ta baza szkolna, którą w tej chwili dysponuje, jest rażąco, zbyt rażąco duża w stosunku do liczby miejsc potrzebnych dla efektywnego nauczania wolnorskiej dzieci, wolnorskiej młodzieży i wolnorskich uczniów szkół podstawowych. Ponadto, tak jak zostało już to powiedziane, organizacyjnie pracownicy się nie zmienia. W związku z czym zatwierdzony 25 maja tego roku arkusz organizacyjny szkoły nr 31 na kolejny rok szkolny nie ulega zmianie. To oznacza w takim bardzo prostym przełożeniu, że ta potwierdzona liczba pracowników pedagogicznych, jak i niepedagogicznych przez cały kolejny rok i zatwierdzony w wymiarach godzin, co będzie w nowych klasach, będzie pracowała. Także ta zarówno pedagogiczna, jak i niepedagogiczna nie zostanie uszczuplona pomimo tych tutaj proponowanych ubytków ewentualnych, proponowanych ubytków dzieci w poszczególnych klasach. Na decyzję rodziców nie jesteśmy w stanie wpłynąć w taki bezpośredni i instytucjonalny sposób. Wszyscy pamiętamy, że rodzicom bardzo zależało na tym, aby ich dzieci uczyły się w tych samych zespołach klasowych i z tymi samymi nauczycielami co do tej pory, to nie ulega zmianie. W związku z tym jaką część tego niepokoju może udałoby się w ten sposób wśród rodziców zniwelować. Kwestia tego jest kwestią oczywistą, mianowicie od szkoły nie ulega zmianie, a jeżeli od miejsca zamieszkania do siedziby szkoły w obwodzie danej placówki odległości przekraczają te odległości ustawowo określone, czyli odległość 3 km dla dzieci młodszych w klasach 1-4 i w klasach 3 odległość 4 km, gmina Wałbrzych musi dofinansować dowóz dzieci do szkoły wraz z opieką. Koszt tego dowozu jest uzależniony, ponieważ w kilku wojewódzkich placówkach taka praktyka ma już kilkuletnią sprawdzoną tradycję. Jest uzależniona od liczby dzieci, ponieważ liczba miejsc w środkach komunikacji, nie mówię komunikacji miejskiej, ale tej komunikacji zorganizowanej, będzie decydowała faktycznie o kosztach. Jeżeli ze 180 około, 160 w tej chwili, ponieważ mamy jedną udział mniejszą od publicznej, nr 31 roku szkolnego, jeżeli tych dzieci będzie około setki, ponieważ 63 linia jest poza obwodem publicznej szkoły nr 31 tutaj wójt gminy Pani będzie organizował taki dowód. Jeżeli będzie to setka dzieci, ten sam liczebny się utrzyma, to w skali roku, nie w skali tego ostatniego kwartału, bo ten koszt tego dowozu będzie liczony w skali ostatniego kwartału, będzie wynosił około 150 tysięcy złotych, ponieważ taka liczba dzieci, ponad 100 dzieci jest dołożona do jednej z wolnorskich szkół z powodu odległości i takie więcej to generuje dla gminy koszty. Sama zmiana siedziby nie jest operacją szczególnie
nie kosztochłonną, tym bardziej, że to, co nazywamy kosztami, czy to, co nazywamy ponoszonymi wydatkami na rzecz dobrzyńskiej oświaty, to stało się tak jak w skali globalnej. To znaczy, jeżeli budynek przy ulicy 4 listopada będzie zagospodarowany efektywnie w większym stopniu, to wówczas taki globalny koszt utrzymania tego obiektu w skali roku znacząco spadnie. Zresztą przy liczeniach, w porozumieniu z panią dyrektor, która nam dookreśli liczbę dzieci, które faktycznie z obwodu szkoły nr 31 rozpoczną naukę od 1 września bieżącego roku, zresztą te liczenia będziemy właśnie w kontakcie z panią dyrektor mogli dla państwa przygotować na drugą połowę sierpnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Rosicka. Udzielała się pani dużą ofertę, tak naprawdę o elementach, o których rozmawialiśmy na szeregu z komisjach, więc ja do tego wracać nie będę, bo argumenty państwa oczywiście są nam znane. Argumenty tym, którzy nie zgadzali się z decyzją lider szkoły nr 31 państwu również. Powiem tak, do końca nie odpowiedziałam pani na moje pytanie. Ja miałam taką nadzieję, że państwo już dostaniecie pewną bazą informacyjną dotyczącą kosztów, bo wcale nie przekonują mnie pani wyjaśnienia, dlatego że tak, zabieramy całą kadrę. Jest to, i teraz proszę o uściślenie, poprawienie mnie, jaka duża grupa nauczycieli. Państwo powinniście mieć tam wiedzę już przygotowaną, której pani ją posiada, o jakich wynagrodzeniach, o jakich kwotach mówimy. I teraz, dziś nie wiemy, czy będzie to 160 dzieci, czy 70 dzieci. To będzie się łączyło z różnicą, jaką trzeba będzie dopłacić do subwencji, która pójdzie za tymi dziećmi. A trzeba powiedzieć sobie wprost, że trzeba utrzymać kadrę przez cały rok, tak? W tym nowym obiekcie, w tej nowej oczynności. Może okazać się, że ta kadra będzie pracowała, dla tych dzieci może to dobrze, bo wtedy będą to może klasy, nie wiem, 10-12-15 osobowe. Tyle tylko, jaki to jest rachunek ekonomiczny. Czy nie należało spokojnie podejść do tego, bo i tak państwo to wydaści i tak, patrząc na dane, a nie podchodzić do tego w taki, a nie inny sposób. Czyli przenoszenie tej siedziby, ja dalej nie otrzymałam od pani informacji takiej, jaki będzie koszt wynagrodzenia, jaki będzie koszt subwencji, ile, jak to się będzie rozkładało w stosunku do tych dopłat, które płaciła gmina Dobrzyk, jeśli była siedziba w szkole 31. Dalej tego nie usłyszałam od pani. Jestem tym mocno zaniepokojona, bo okaże się na przykład w połowie września, że ta dopłata do wynagrodzeń, bo te będą największe koszty, będzie ze strony gminy zdecydowanie większa, niż byśmy zostawili to w takim kształcie, jaki to miało, jak to się odbywało w szkole 31. Poza tym, panie prezydencie, mam pytanie. Jeszcze odnośnie zagospodarowania tego budynku. Powiedział pan, że z chwilą podjęcia przez Radę uchwały dotyczącej przeniesienia siedziby rozpocznie pan proces wyłonienia wykonawcy na taką modernizację tego obiektu. Ja bym poprosiła o to, żeby pan dokładnie powiedział, jakie są koszty wyliczone, jeśli chodzi o tę ofertę, czy ten kosztorys inwestorski, czy też jaki koszt będzie wykonania, jaki będzie sposób rozliczania, bo z tego, co pan udzielał na poprzedniej sesji, wychodziło, że 50/50, może pożyczka z Banku Ochrony Środowiska. Pan już powiedział, bo chyba ten proces się już rozpoczął, bo to już minęły 2 tygodnie, więc ja myślę, że pan już chyba rozpoczął ten proces. I druga sprawa, kwestia sfinansowania, utworzenia i teraz domu pomocy społecznej czy domu spokojnej starości, jak by to stał, skąd weźmiemy pieniądze, ile to będzie kosztowało i kiedy ma pan zamiar to wykonać, jaki będzie sposób funkcjonowania tego nowej funkcji tego radna, przepraszam bardzo, ale mówimy na temat sieci szkół, a nie na temat powstawania. Mówimy także o budynku, który zostaje pusty, a na terenie miasta Łączycha jest bardzo wiele innych budynków. Ja jestem bardzo szybko zainteresowana odpowiedzią na pytanie. Jeszcze raz.
myślę, że taka odpowiedź będzie, ale teraz dyskutujemy na temat ustalenia sieci szkół publicznych. Czy pani doktor Wielecka odpowie na pytanie pani radnej? I czy pan Kuria też chce o coś zapytać? Później łącznie. Bardzo proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Chciałem dopomnieć moje pytanie, gdyż odpowiedzi nie otrzymałem. Pytanie brzmiało, dlaczego została ta rada powołana w trybie nadzwyczajnym. I nie chcę odpowiedzi usłyszeć o racjonalizacji, demografii i tak dalej, tylko co spowodowało ten tryb nadzwyczajny. Takowej odpowiedzi, takowa odpowiedź nie ma. Myślę, że wiąże się to z tym, że o sieci szkół powinniśmy na dobrą sprawę powiedzieć na poprzedniej sesji. Skoro tego nie zrobiliśmy, a do końca sierpnia czasu za wiele nie jest, dlatego ta sesja została zwołana w trybie pilnym. Do tego mam prawo i to prawo wykorzystałam. Dziękuję bardzo. Pan Borbus. Panie Radny, się jeszcze. Nadal nie usłyszałam odpowiedzi na zadane pytania, to jeszcze zmieni się ten poród dowodu. Także pani doktor, jednak bym prosiła o to, żeby pani to w jaki sposób nam tutaj naświetliła finansowo. Ile kadra będzie, ile cała osoba, ile dowód, przy tym szacunku, który pani już wstępnie wyliczyła i ewentualna różnica. Przy założeniu, że pani ma dzisiaj wiedzę o tych dzieciach, które już są zapisane do szkoły i stały do szkoły. A to, co odpłyną, to może się okazać Bardzo proszę pani doktor. Wysokość wynagrodzeń kadry zarówno pedagogicznej, jak i niepedagogicznej absolutnie nie zmieni się w stosunku do tych, które została zaplanowana na kolejny rok szkolny w ramach finansowych poszczególnych placówek i potwierdzona odpuszczam organizacji pracy, potwierdzona odpuszczam organizacji pracy szkoły na kolejny rok szkolny. Prostym, bardzo prostym rachunkiem możemy z kolei szacunkowo określić koszt dowozu dzieci. Jeżeli uczniów będzie setka, to fatalnie koszt takiego dowozu wyniesie około 25 tysięcy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Kuriota. Dziękuję pani przewodnicząca. Przedstawiciele rodzin, przedstawiciel obrońców szkół i również rodzic dziecka z szkoły 31 chciałbym zapytać, czy oni będą mogli zadać jakieś pytania. Sądzę, że tak tylko może po prostu zacząć dyskusję nad tym pytaniem. Proszę. Pytania w odpowiedziach, interpelacje, wtedy myślę, że ten czas będzie i wtedy poproszę, żebyście Państwo się przygotowali do zapytań. Dziękuję bardzo. Pani Radna Rosiak. Tego, co pani powiedziała, to należy odpowiedzieć tak, rozumiem, że będzie to koszt około 100 tysięcy złotych za dochód dzieci, które byłoby około 100. Czyli to jest ten koszt, który będziemy musieli zamiennie dołożyć, choć przechód do kosztu funkcjonowania jeszcze na całym sieci. Więc dobrze dążę do tego, żebyście Państwo pokazali rachunek ekonomiczny tego, że przenieśliśmy tą szkołę w takim, a nie innym trybie z zaskoczenia, bo to jest partyzantem bardzo zrobione. I te argumenty typu rozmawialiśmy o demografii, o naszych zamiarach i tak dalej, tak dalej, nie przekonują. Wtedy mówiliśmy o likwidacji, mówiliśmy o tym charakterze, natomiast teraz Państwo zrobiliście to w takim, a nie innym sposób, że uważam, że należy nam się naprawdę dokładne wyliczenie. Co Państwa posunęło do tego, żeby zastosować taką inną formę? Bo ja rozumiem, że wtedy powinien być to rachunek ekonomiczny pokazujący, że to jest minus dla gminy, bo nie wiem, pewnie Państwa wyglądają na osoby rodziców i tych, którzy przyjęli. No, niestety były niesłuszne, a Państwo w przyszłości swojej decyzji chcieliście doprowadzić do tego, żeby dzieciom było lepiej i nie tam.
ona jest to oczywiste. Natomiast kwestia ekonomiczna dla gospodarności finansami publicznymi mnie w tej chwili najbardziej interesuje. Ja rozumiem i oczekuję od Państwa, że Państwo po prostu wykażecie, jak to jest, że gmina nie straci na tym przy takiej, ale innej formie zastosowanej w stosunku do tych dzieci, bo gdyby te dzieci tam zostały lata, to by się to wygaśnił, bo przypuszczam, że nie mielibyśmy o tym strategii Państwa przekonać. To okazałoby się, że jednak ten bilans ekonomiczny byłby tańszy w ogóle do wozu. Dzieci więcej by zostało, rodzice by nie zabierali, bo różnica pomiędzy subwencją a powiedzmy tą dopłatą, która wiąże się z zamknięciem funkcjonowania szkoły byłaby mniejsza. Wydaje mi się, że to w dalszym ciągu nam się należy, a te odpowiedzi, które od Państwa tutaj słyszę, to są nic innego, tylko cały czas opowiadaniem wciąż o zasadach, o pewnych argumentach, o pewnych rzeczach oczywistych. Tak mam uwagę, pan Cezary Kuriata, bardzo proszę. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ci przedstawiciele rodzin, czy ten przedstawiciel rodzin tej grupy inicjatywnej wzięli powiedział głos przed uchwaleniem tej uchwały, a nie ku wszystkim. Dobrze, w takim razie bardzo proszę krótko o zabranie jednego z rodziców. Przedstawiciela rodziców o zabranie głosu. Potężne koszty, nie będziecie mieli Państwo subwencji, gdzie tu są jakieś oszczędności?